Witam, witam, witam. Okienko pogodowe. Dzisiaj będziemy w parku w Reptach i w dolinie rzeki Dramy. Odwiedzimy sztolnię Czarnego Pstrąga. A jest to jedyna w Polsce działająca sztolnia odwadniająca. I jeden z najdłuższych w Europie podziemny przepływ łodziami. Rejs ciągnie się ponad 600 metrów. Wycieczkę zaczynamy od zwiedzania parku w Reptach i zatrzymujemy się przy magicznych lustrach, gdzie zawsze jest dużo śmiechu i zabawy. Czas na pyszną kawę w dawnej leśniczówce, wybudowanej przez właścicieli pałacu, który niegdyś znajdował się w Reptach. Obecnie funkcjonuje tutaj restauracja, a zaś w ogrodzie wydzielono specjalne miejsce na ognisko. Pośród starych drzew ustawiono stoliki, ławeczki i altany. Bardzo ładny, klimatyczny obiekt, gdzie góruje cegła i drewno. Spacer przepięknym parkiem wprost pod szyb Sylwester. Sztolnię można zwiedzać od 1957 roku. Jest ona jedną z atrakcji szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Trasa turystyczna przebiega między szybami Ewa, szyb głębokości 20 metrów i Sylwester, głębokości 30 metrów. Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, można obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego, wykutego w skale dolomitowej. Zwiedzanie obiektu rozpoczyna się od zejścia krętymi schodami do podziemnej przystani znajdującej się w szybach. Kilkadziesiąt metrów pod ziemią turyści wsiadają do łodzi i przy świetle lamp przepływają odcinek 600 metrów. Jak się pani podoba? Bardzo. Podoba się? Tak. Pani się podoba, mnie się podoba, czyli jest. I tak, panie. Przewodnik, odpychając łódki od ociosów, opowiada o historii tarnogórskiego górnictwa. Od razu te miejsca zabezpieczono, obudowywano. W wypadku tej sztolni zastosowano obudowy. Na skutek zmiennego profilu terenu sztolnia usytuowana jest na głębokości od 20 do 30 metrów, a głębokość wody sięga 1 metra. Urządzenie miernicze. Zaczynała się również kartografia oraz umiejętności sporządzania planu podziemi. Chyba się dzięki budowie sztolni nam się również rozwinęło. A my już powoli będziemy kończyć, jak widać, będziemy kończyć naszą wycieczkę po sztolni.
Żegnamy na dzisiaj naszą przygodę z Tarnowskimi Górami, teraz już z reptami. A jaki jest dalszy plan? Bo to dopiero początek. Do zobaczenia, kochani, na szlaku.